Siema, witajcie. Dzisiaj chciałem wam pokazać wóz paszowy, który testujemy, o który pytaliście, aby pokazać. Idę właśnie mieszać poranną dawkę dla krów. Storti Doberman 22. Kiedyś testowaliśmy 18. Teraz akurat mamy możliwość testowania paszowozu, który stał na Polagrze w Poznaniu. I połączyliśmy sobie te testy właśnie z większym przeglądem naszego paszowozu, bo już troszkę u nas namieszał i aktualnie jest kończony u nas przegląd i przynajmniej mam możliwość jeszcze przetestowania Stortiego. Dlaczego Stortiego? Z tego względu, że jest to paszowóz, który wypadł na naszych testach bardzo dobrze. Wyjadę sobie na silosy, aby lepiej tutaj było wszystko widać i wam wszystko opowiem. I ładnie wyjeżdżamy sobie z hali i teraz chcę wam trochę opowiedzieć o tym paszowozie. Dlaczego nas on jeszcze ciekawi? Z tego względu, że przerobiliśmy trochę tych paszowozów na testy, a ten wypadł fajnie, jeśli chodzi o samą strukturę umieszania PMR-u czy TMR-u. To trzeba mu przyznać, że ta jakość tej paszy, która była umieszana, była bardzo dobrze pobierana przez zwierzęta i to nas też właśnie zaciekawiło, jaki duży plus do tej maszyny. I trzeba przyznać, że to się nie zmieniło, jeśli chodzi o samą strukturę umieszania paszy. Jest ona bardzo dobra i wyjadanie jest na bardzo wysokim poziomie. Jeśli chodzi o ten paszowóz, nas ciekawił to z tego względu, że byłem z niego zadowolony, aczkolwiek troszkę miałem takie niedosyt, jeśli chodzi o frez, bo był słaby i dlatego też no to było wtedy na minus tego paszowozu. Teraz ten frez został troszkę wzmocniony i dlatego też mam fajną przyjemność porównania sobie, jak to wygląda teraz podczas pracy, czy faktycznie jest odczuwalna różnica, czy nie. I trzeba przyznać, że ten frez został poprawiony, bo już pobiera dużo fajniej i mocniejszy jest i ten pobór jest dużo szybszy. Tak, w paszowozie szczerze powiem, do końca nie pamiętam, jak było w poprzednim, co miałem tą 18 na testy. Ale tak jak tutaj widzicie, jest to paszowóz, który ogólnie jest prostą maszyną. Nie ma tu żadnej filozofii w nim. No i też pod tym kątem mi się wydaje, że trzeba się kierować, aby nie było aż tak mocno wszystkiego przesadzone tej elektroniki. Tutaj mamy turbo wyładowanie ślimaka, czyli jak mamy już końcówkę, zaciągamy ręczny i wtedy naciskamy ten przycisk i ślimaki nabierają tej maksymalnej prędkości. Czyli pojedziemy tutaj od końca, tutaj wiadomo co jest. Potencjometr od taśmy w kanale wrzutowym, czyli możemy regulować tutaj szybkość. Prawa, lewa gilotyna do otwarcia wysypu. Pierwszy, drugi bieg ślimaków. O, teraz przełączy się, tutaj mamy monitorek i pokazane, który bieg jest włączony. Przyciskamy i przełącza nam na drugi. Ja teraz mieszam dla krów, czyli mnie interesuje pierwszy bieg. Włączanie ślimaków, przeciwnoże wysunąć, level na chłodnicę i tutaj mamy blokadę mostu. I tak jak widzicie, tych przycisków nie ma aż tak dużo. Nie ma takiej dużej filozofii, wiadomo, gaz ręczny i tutaj po prostu mamy pod spodem przełącznik, on jest od opuszczania na podpórkę ramienia i tutaj mamy taśmę w kanale i frez i żeby je włączyć po prostu tu mamy przyciski bezpieczeństwa, przyciskamy przycisk i włączamy taśmę i wyłączamy za pomocą kliknięcia tego przycisku i to samo jest z frezem i tutaj mamy osłonę frezu, czyli otwarcie i zamknięcie, czyli tak widzicie, tutaj tej filozofii nie ma. Oczywiście waga programowalna poddawki i cały tutaj komputer, który nam pokazuje, co tutaj się dzieje. Jeśli włączymy sobie taśmę w kanale, to nam tutaj zacznie pokazywać, że taśma jest uruchomiona i to samo odczycie się do frezu. Czyli tak widzicie, jeśli chodzi o samą maszynę, tutaj filozofii nie ma. Umieszamy teraz dawkę dla krów i zobaczycie sobie, jak to wygląda.
na mieszaną dawkę dla dawkę BMR-u dla krów. Tak, widzieliście. Fres sobie radzi bardzo fajnie. Można mu zarzucić. Teraz po takim czasie jeżdżenia na samojazdach można trochę więcej wywnioskować i zauważyć różnicę. Przynajmniej teraz naszym Strautmanem, który zaraz będzie z powrotem mieszał. Tak jak widzicie, tutaj za oborą leżą sobie kostki słomy, które są na rusztach, z tego względu, że podczas przymrozków te ruszta muszą być zasłaniane, ponieważ obora w środku były po prostu przymarzło. Idzie sobie kanałami, wchodzi mróz, idzie do samego końca, na sam koniec obory, gdzie są roboty, i tam wychodzi kanałami, i tam są pierwsze miejsce, gdzie po prostu ruszta przymarzają. Wracając do paszowotu, no to różnica ze Strautmanem, na pewno troszkę inna, no wiadomo, każda firma ma inną konstrukcję frezu. Tutaj ten bęben frezu jest troszkę mniejszy, inaczej się go pobiera, jeśli chodzi o branie przy samej ziemi, ale to już wiadomo, kwestia jest przyzwyczajenia, jak kto się przyzwyczai do danej maszyny. Pojedziemy niedługo na stare gospodarstwo, no to jeszcze troszkę nagram, powiem, pokażę Wam, jak to w transporcie wygląda. Aczkolwiek to jest paszowóz, który ma mieszać głównie na miejscu, aby nie jeździł po trasie. Przynajmniej tutaj taka jest zrobiona specyfikacja. Mamy tutaj 8,5 tony. Tak jak widzicie, mamy tutaj prawie pełno, ale co jest fajne, to jak ta cała masa tych wszystkich składników pracuje w skrzyni. Jak to fajnie się miesza, czyli przez to też ta struktura jest fajnie zrobiona. Znaczy cały paszowóz pracuje. Czyli tutaj na duży plus dla systemu tego mieszania. Lecimy właśnie na stare gospodarstwo. Tutaj jest dosyć spora różnica, jeśli chodzi o właśnie jazdę po trasie. Ponieważ tak jak wspomniałem, ten paszowóz bardziej on na miejscu, aby pracował na gospodarstwie, tutaj bo na przejazdach musiałbym się zorientować, jakie mamy tutaj opcje, bo jeśli tutaj teraz porównuję do Strautmana, no to on jest na poduchach, przy prędkości 40 km fajnie schodzi z obrotami, no to jeśli chodzi o transport, no to komfort jest bardzo wysoki. Tutaj muszę się zapytać z ciekawości nawet, jak to wygląda, jeśli chodzi o prędkości, to wiem, że jest opcja, aby był szybszy, a jeśli chodzi o zawieszenie, no to jestem ciekawy, czy tutaj można zastosować poduchy. No tak, jeśli chodzi o jazdę, no to czuć tutaj różnicę na trasie. Ale tak jak mówię, tutaj myślę, że mamy jakieś opcje do popisu i byłaby możliwość, aby ten komfort jazdy był większy i aby jechał szybciej. Znajdujemy się właśnie w pięknej miejscowości Baszków z kościołem znajdującym się na środku wsi, którego często widać gdzieś tam na ujęciach na YouTubie. I tutaj obok kościoła mamy nasze stare gospodarstwo, na którym praktycznie się wszystko zaczęło. Norbert aktualnie miesza ostatnie paszowozy na dzisiaj. Ładnie Dobermanik pracuje. Wejdę do auta, będzie mnie lepiej słychać. Ostatnie paszowozy, które dzisiaj będą mieszane. Fajnie było przetestować Stortiego z tego też względu, że jest duża, znaczna poprawa, jeśli chodzi o ten frez. Frez jest mocniejszy, fajnie pobiera, radzi sobie bardzo dobrze. Wiadomo, że jest to trochę inaczej konstrukcyjnie zrobione jak Strautman, już się przyzwyczailiśmy
do naszego, ale oczywiście to jest kwestia przyzwyczajenia i by już po prostu było normalnie. Tak jak wam wspomniałem, jeśli chodzi o ten transport, no to ten paszowóz ma opcję innego zawieszenia. W tym obecnie, który jest, no to jest paszowóz, który głównie musi pracować na miejscu, a nie jeździć na trasę. No my jeździmy około 1,5 km na drugie gospodarstwo. No to w tym przypadku po prostu by musiało być inne zawieszenie zrobione. Z tego względu, że na tej trasie teraz jest niekomfortowo. No i oczywiście 23 na godzinę, no to trochę słabo, jeśli teraz latamy 40, no i fajnie z obrotami ten Strautmann nam schodzi. No to to jest taka opcja, którą na pewno by było trzeba dobrać, aby po prostu ten komfort jazdy tej poprawić. Jeśli chodzi o samo wybieranie, tak jak wam wspomniałem, ten Frez jest mocniejszy. Jeśli chodzi o mieszanie, to bardzo mi się podoba to mieszanie tego Stortiego. Jeśli chodzi o te ślimaki, muszą być konstrukcyjnie fajnie zrobione, że ta pasza tak fajnie jest mieszana i nie ma się tu do czego przyczepić, pobieranie jest bardzo dobre. Kabina też nie ma dużej filozofii, nie jest tak nażgana elektronicznie. Duży plus oczywiście mechanicznego napędzania ślimaków. To wam wspomniałem oczywiście w filmie poprzednim. I co tu jeszcze z grubsza? Pojemność 22 metry. Musiałaby być trochę większa do nas. U nas jest 23. Jest różnica wielkości, ponieważ u nas przy tych 8,5 tonach, 9 jeszcze tam jest jakaś bariera. Jeszcze można troszkę więcej dosypać. Tutaj przy 8,5 tonach, tak jak widzieliście na filmiku, no już było praktycznie pełno, bo nie ma co przesadzać, jeśli chodzi o mieszanie wozów paszowych. Jeśli mamy ten wóz przeładowany, to nie ma jakościowo tak bardzo dobrze tego towaru wymieszanego, dlatego optymalnie jest, aby nie było na te 100% tego towaru wsypanego. Co tu jeszcze o tym paszowozie? Czego mi jeszcze brakowało w tym paszowozie? No to amortyzacji tego ramienia, ponieważ czasami skakało i było to odczuwalne, ale myślę, że to już chyba w opcji jest do zrobienia. No i tak poza tym to do niczego nie ma się co przyczepić. A na pewno na plus jest zmiana kierunku jazdy, jeśli chodzi o te pedały, ponieważ wcześniej był pedał taki nie do końca fajnie rozwiązany, jeśli chodzi o kierunek jazdy przód i tył. Teraz są dwa, jeden od kierunku jazdy do przodu, drugi od kierunku jazdy do tyłu. Dlatego jest to lepiej rozwiązane i jest to bardziej praktyczne, jeśli chodzi o pracę tym paszowozem. Dlatego tutaj też na plus. Informacje o tym paszowozie to tyle. Tutaj wielkie podziękowania dla Kunerta, dla firmy Kunert, dla firmy Storti za możliwość testów i zgrania razem z serwisem naszego paszowozu. Oczywiście nic nie jest wieczne, wszystkie maszyny się zużywają, a w przypadku paszowozu, który pracuje codziennie, jest to bardziej odczuwalne. Może coś o naszym paszowozie nagram, jak wrócę do domu, jak już będzie wszystko gotowe i będzie już pracował. Także to na tyle. Z pozdrowieniami i do następnego filmu. Trzymajcie się.